chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i Zbawicielowi, a Wam, bracia i siostry, pokój Boży. Myślę, że tak jak my, rodzice, chcemy zawsze dobra swoich dzieci. Chociaż różnie to bywa, nieraz i trzeba rózgą karności wyprostować pewne rzeczy w życiu młodszego pokolenia, ale tak Bóg skłania się dzisiejszego poranku nad nami. Chociaż i nas karci, ale przede wszystkim nas kocha i pragnie naszego powodzenia. Chce, abyśmy doszli do końca, abyśmy byli zbawieni, abyśmy mogli oglądać Jego chwałę, abyśmy mogli oglądać Jego piękno, abyśmy byli razem z Nim w wieczności. Dlatego wiedz, że dzisiejszego poranku Pan Ciebie kocha i chce tego, co najlepsze w Twoim życiu. Dlatego, jeżeli jest oskarżenie w Twoim życiu, nie pochodzi to od Pana. Jest oskarżyciel, który oskarża nas przed Bogiem, ale też i oskarża często nas samych przed samymi sobą. Jacy to jesteśmy źli, jacy to niedobrzy i często nam wmawia, że Bóg nas nie kocha. To jest nieprawdą. Bóg kocha Ciebie i On dzisiejszego poranku skłania się nad Twoim życiem i chce Ciebie pobłogosławić. Chce dać to, co najlepsze. Chce dać to, co najwspanialsze. Wiemy, że dał swojego Syna, a w Nim darował nam wszystko. Będę czytał Boże Słowo. Choć czytałem, to usługiwałem na ten temat też, ale apostoł Piotr w swoim liście pisze, że o tym przypominaniu w pierwszym rozdziale, że to jest dobra rzecz. Zobaczcie, ile razy, ile kazań żeśmy słuchali, ile recept wspaniałych żeśmy usłyszeli, a gdzieś to wszystko ucieka, gdzieś zapominamy, a często i przeciwnik Boży przychodzi, jak czytamy o tym, i wykrada to z naszego życia. Dlatego dobrą rzeczą jest przypominać, dobrą rzeczą jest pokazywać, abyśmy wzrastali w Jezusie Chrystusie, abyśmy coraz więcej Jego życia było w nas. Dlatego też przeczytam z drugiego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, od pierwszego wersetu może do 11. Szymon Piotr i sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jaki na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, uzupełnijcie wiarę cnotą, cnotą poznanie, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. I w ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistnego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr, który zaparł się Pana Jezusa Chrystusa, któremu Pan przebaczył, który pokutował, on wiedział, co pisze. Przebywając 3,5 roku z Panem Jezusem Chrystusem, uczył się wielu rzeczy, ale też miał swój charakter. Miał swoje widzenie, swoje patrzenie na wiele rzeczy. Ale po tych latach, po tym doświadczeniu wszystkim, zobaczył jednak, że trzeba było patrzeć i naśladować we wszystkim Pana Jezusa Chrystusa. Mówi, pisze do tych, nie pomniejsza nikogo wierzącego. On mówi, że tą wiarę, którą apostoł Piotr miał, tą wiarę, którą mieli apostołowie, wy taką samą macie. To jest ta sama wiara, która spowodowała to, żeśmy poszli, weszli na tą wąską drogę, przeszli przez tą ciasną bramę, narodziliśmy się na nowo i podążamy tą drogą, którą jest
Jezus Chrystus. Jest to ta sama droga. Jest to ta sama, ale to jest właśnie dzięki sprawiedliwości Boga, dzięki miłosierdziu Bożemu. Przecież to On nas obdarzył tą wiarą, abyśmy mogli uwierzyć. Przecież za czasów apostołów, za czasów Piotra wielu było ludzi. Ale czy wszyscy się nawrócili? Żyd wśród Żydów. Czy wszyscy narodzili się na nowo? Nie, nie mieli tej wiary, nie osiągnęli, nie chcieli może tego wziąć, co Bóg chciał im dać. Przecież jest napisane, pisze, do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli, odrzucili, nie chcieli, ale tym, którzy go przyjęli, dało prawo stać się dziećmi Bożymi. I dalej mówi o łasce i o pokoju Bożym. Mówi o tym, żeby on się nas rozmnażał. Jakże wspaniałą rzeczą jest, gdy chrześcijanin ma pokój, który przewyższa wszelki rozum, który powoduje to, gdy słyszymy różne wieści, one nie chwieją nami. Nie jesteśmy jak ten pan chorągiewka na wietrze, że raz tu, raz tam, ale jesteśmy stali. Mamy ten pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum i nie boimy się przyszłości, nie lękamy się przyszłości, ale wiemy o tym, że wszystko jest w rękach Bożych. Czy życie nasze, czy nasza śmierć, wszystko jest w Jego rękach. Ale właśnie on mówi, że mało tego i łaska. Wiemy, że na łaskę nie możemy sobie zasłużyć, ale często my tak jakoś deptamy w cudzysłowie, podchodzimy do tego, mówi, no trzeba coś zrobić, żeby Pan mnie bardziej kochał, żeby Pan mnie bardziej używał. Pan ciebie będzie używał, nie dlatego, że ty będziesz taki czy tego, ale on będzie używał ze względu na to, że on jest taki. On będzie zmieniał twoje życie, aby twoja służba była jeszcze doskonalsza, jeszcze wspanialsza. On to będzie czynił w twoim życiu, ale po prostu to jest łaska. Nie możemy sobie zasłużyć na dary łaski, na cokolwiek nie możemy sobie zasłużyć. Często myślałem, patrząc na mężów Bożych kiedyś, że on mówi, ten brat to bardziej błogosławiony. Każdy z nas jest błogosławiony. Każdy z nas, jak czyta, zresztą Piotr napisał w swoim pierwszym liście, że każdy z nas otrzymał jakiś dar łaski, abyśmy sobie nawzajem służyli. Jedni w ten sposób służą, drudzy w ten sposób służą, a przyjdzie dzień, że każdy z nas zostanie rozliczony nie z tego, kim nie był, ale z tego, czego Pan oczekiwał, aby był i czy wypełnił Jego wolę. Z tego będziemy rozliczeni i za to otrzymamy nagrodę lub jej nie otrzymamy nagrody. Ale właśnie, i mówi, żeby te rzeczy się w nas pomnażały, mówi, przez co? I apostoł Paweł kilka razy w tym fragmencie, apostoł Piotr kilka razy w tym fragmencie Bożego Słowa mówi o poznaniu Jezusa Chrystusa. O poznaniu Jezusa Chrystusa. Zresztą czytamy w modlitwie arcykapłańskiej Pana Jezusa, że to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Chrystusa, którego posłałeś. To jest życie wieczne, żywot wieczny. Przez wieczność będziemy poznawać. Tym bardziej teraz, abyśmy dołożyli starań, abyśmy chcieli poznawać naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Gdy tak rozmyślałem o pewnych rzeczach, często modlimy się, często też wzywamy was do modlitwy, abyście chcieli, czy ktoś ma problemy i kłopoty, aby się pomodlić o jakieś sytuacje. I tak rozmyślałem o tym, jak to jest. Wiecie, jak to jest? Gdy my się modlimy o kogoś, to Bóg go nie zmienia. Bóg daje w nim pragnienie, aby chciał się zmienić. Bóg, bo dał nam wolną wolę, On sam nic nie uczyni bez naszej woli, ale daje nam myśli, daje nam pragnienie, abyśmy chcieli się zmienić, aby nasze życie uległo przemianie i zaczynamy my wołać do Boga, Panie, zmieniaj nasze życie. Zaczynamy szukać Jego oblicza i On zaczyna zmieniać nasze życie. On zaczyna zmieniać. Jeżeli jest to pragnienie, to idź w tym kierunku, aby twoje życie ulegało przemianie. Właśnie i apostoł Piotr pisze, mamy to wszystko przez poznanie. I dalej mówi, że ta boska jego moc obdarowała nas wszystkim. Wszystkim. Nie jest napisane, że kilkoma rzeczami, ale co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystkim. Ale przez co? Samo się nie zrobi. Samo się nie stanie, choćby było w myślach, choćby było w planie, jest takie powiedzenie. Ale przez poznanie. I dalej mówi o tym dokładaniu starań.
dołożyć starań, czyli gorliwie podejść do tego, czynić to sumiennie, we właściwy sposób, dokładać starań, aby poznać Pana naszego Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy systematyczności często. Potrzebujemy tego, aby dołożyć właśnie tych starań, często zapierać się, ciało mówi coś innego. Często, nie wiem jak wy, ale często wstajemy rano i tyle pracy przed nami. O, to trzeba zrobić. I często łapiemy się na taki haczyk i lecimy robić. Ale zapominamy o tym, że to Boże błogosławieństwo, jak jest z nami, to zrobimy szybciej, lepiej i po prostu wyjdzie wszystko nam. A jak idziemy bez niczego, to często jak pod prąd, ja często nieraz stawałem, mówię, Boże, trzeba mi się upamiętać. Mówię, przebacz, pobłogosław ten dzień. I przychodzę w modlitwie. Zobaczcie, odwrotnie. Gdy Pan pobłogosławi, gdy Pan zmieni, gdy da łaskę za łaską, to i wszystko wykonamy. A tak często dajemy się tak szybko oszukać, bo tyle pracy, tyle, nie ma czasu na modlitwę. A to odwrotnie właśnie. Powinien być czas na społeczność z Panem. Powinien być czas, aby Go poznawać poprzez Słowo. To nie jest tak, że przeczytam szybko, szybko, bo nie mam czasu, ale czytając, rozmyślając, co też Pan chce w moim życiu i do mnie powiedzieć, czego On ode mnie oczekuje. Bo jest napisane, że darował nam wszystko. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Potrzebne do życia tu na ziemi i do życia pobożnego, aby Jemu się podobać, zostało nam darowane wszystko. Ale musimy poznawać Pana Jezusa Chrystusa. Gdy czytamy Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale jest napisane tak, 4 werset. To jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Gdy poznajemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, coraz więcej życia Jego jest w nas, bo w Nim jest życie. W Nim On jest światłością. On. I w ten czas my również świecimy tak, jak należy. Dalej mówi właśnie, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. I mówi, że przeciwnością tego jest pożądanie. Jest pożądanie niewłaściwych rzeczy. O tych trzech rzeczy, w których Pan Jezus był kuszony, o tych trzech rzeczach pisze Jan w swoim pierwszym liście, mówi, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Te trzy rzeczy, które nie są z Boga. I co tam Jan pisze? Jan pisze tak, bo to wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale jest ze świata. A świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Ale wcześniej mówi, nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Dlatego ważną rzeczą, Pani Bóg wie o tym, co powoduje pożądliwość w naszym życiu, że niszczy życie duchowe i darował te cudowne, wspaniałe obietnice. Darował obietnicę zaopatrzenia. Darował obietnicę, żeby jeśli będziemy szukać Jego Królestwa, to On nam wszystko przyda, żebyśmy nie pożądali tego. On powiedział, że kto chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkim, abyśmy nie pożądali być kimś. I wiele innych rzeczy darował nam tych wspaniałych obietnic, abyśmy uniknęli skażenia. I później pokazuje pewną drogę apostoł Piotr. Pokazuje właśnie o tej dołożenie tych starań. Wiarę, którą dobrze Bóg nam dał, ten dar wiary, który otrzymaliśmy każdy z nas od Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli być dzisiaj na tym miejscu, uwierzyć, abyśmy mogli narodzić się na nowo. Mówi, trzeba coś zrobić, uzupełnić cnotą. Cnota to czystość. Czystość. Zachować się czystym dla Pana. Nieskażonym z rzeczami przez ten świat, rzeczami świata. To nie znaczy, żeby wyjść ze świata. Możemy żyć w tym świecie i aby być światłością dla tego świata, ale nie musimy być brudni. Nie musimy się brudzić. Możemy żyć czyste. A jeżeli ktoś upadł, pobrudził się, to jest krzyż Golgoty. Jest tam łaska za łaską, aby przyjść z wyznaniem i prosić, Panie, przebacz, pobrudziłem się.
Dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie i że Twoja drogocenna krew obmywa wszelki grzech. Wszelki grzech. Jeżeli zgrzeszyłeś, jeżeli trwasz, jeżeli nie dajesz sobie rady z pożądliwością, przyjdź do Jezusa. On Tobie pomoże. Ale też pokazuje, żebyś trwał w Słowie, bo ono Cię wzmocni, ono da zwycięstwo w Twoim życiu. Dalej cnotę poznaniem. Co mamy poznawać? Jezusa Chrystusa mamy poznawać. Poznawać Jego Słowo. Jego, bo On jest tym żywym Słowem. I pamiętacie, jak wspominałem i będę wspominał, że jeżeli będziemy znali Boże Słowo, nie tak szybko damy się oszukać. Nie tak szybko damy się zwieść różnym ludziom. Bo słuchałem pewnej audycji, pewnego wykładu i mówi ten brat, mówi, że znamionami czasów ostatecznych będzie wielkie odstępstwo. Nie. Coś innego, ale wielkie odstępstwo. Wielu fałszywych nauczycieli przyjdzie. Wielu fałszywych mesjaszy przyjdzie. Często patrzymy, jeśli chodzi o odstępstwo, patrzymy na Kościół katolicki. To nie chodzi może o nich, bo już tak daleko są. Ale często chodzi o prawdziwie wierzących. Tych, którzy narodzili się na nowo. Diabeł, o ile będzie chciał zwieść również nas. Ale jeżeli będziemy znali Boże Słowo, jeżeli będziemy trwali, mieli to Boże poznanie, nie tak łatwo damy się zwieść z Bożych dróg. Później następną taką rzeczą, cechą, być powściągliwym. Nie jest to łatwo. Gdy się w nas gotuje pewne rzeczy, już szybko chcemy od razu wypowiadać swoje zdanie, ale powiem wam tak. Popatrzymy ze swojego życia, jak to jest. Że nieraz ktoś zadaje pytanie, pierwsza reakcja nie jest wcale dobrą reakcją. Pierwsza odpowiedź wcale nie jest dobrą odpowiedzią. Nieraz po tygodniu, jak człowiek przemyśli, mówi, powiedziałbym inaczej. Zrobiłbym inaczej. A gdy powiedziałeś już się tego nie cofnie. Gdy uczyniłeś, już tego nie zmienisz. Dlatego warto nieraz być powściągliwym w osądzie, warto być powściągliwym w wydawaniu różnych tam werdyktów czy różnych sytuacji. Warto być powściągliwym i w różnych sytuacjach. Dalej o wytrwaniu jest mowa. Wielokrotnie, czy autor listu do Hebrajczyków, czy apostoł Paweł zachęca wierzących do wytrwałości. Bo często potrzeba nam wytrwałości. Dni codziennie takie same, nic się nie zmienia, Pan nie przychodzi, nasze życie takie, a nie inne, często opadają nam ręce, często już kolana nam omdlały i gdzieś rezygnujemy. Ale Słowo Boże mówi, że walka o wiarę została przekazana raz na zawsze Tobie i mi. A Salomon pisze w Przypowieściach, że nikt nie jest zwolniony z walki. Będziesz musiał walczyć do końca, aby być zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Siłą nie swoją, ale siłą Jezusa Chrystusa. Nie swoją mocą, ale mocą Jezusa Chrystusa. Mocą Bożego Słowa, abyś był zwycięzcą. I dalej wytrwanie pobożnością. Pobożność. Myślę, że rozumiemy. Żyć tak, jak się Bogu podoba. Nie tak, jak mi się podoba, ale aby się Bogu podobać. Po Bożemu żyć. Aby w naszym życiu codziennym, nie tylko w niedzielę, na nabożeństwie, ale w codziennym życiu była widoczna ta pobożność. Żyć po Bożemu. Aby ludzie, gdy Ciebie zobaczą, mówi, on żyje pobożnie. Bo powiem szczerze, ludzie ze świata wiedzą, jak powinniśmy żyć. Oni wiedzą, co to jest pobożność. Chociaż sami nie żyją w ten sposób, ale oni wiedzą i często obserwują nas. Jesteśmy na świecznikach. Wam się wydaje, że nikt was nie widzi. Jesteście na świecznikach. Jesteście miastem, które jest położone na górze. Oni obserwują nas. Oni nic nie mówią, ale później gdzieś w rozmowie z kimś innym powiedzą, a ten tak, tak, tak. Obserwują nas, jak żyjemy, czy żyjemy pobożnie. Dlatego chciejmy żyć pobożnie. No ale jak będziemy żyli pobożnie? Skoro nie wiemy, jak to jest żyć pobożnie, skoro nie znamy Bożego Słowa. Czyli znowu wracamy do Bożego Słowa. Czytając Boże Słowo, poznajemy, co jest Bogu miłe, co Bogu się podoba, jaka jest Jego wola i staramy się żyć tak, jak Jemu się podoba. Nie tak, jak czuję, ale tak, jak napisano. Bo wiara to nie są uczucia. Bo mówi, niektórzy mówią, ale ja tego nie czuję. Ale czy czujesz, czy nie czujesz? A jak zapisano, tego nie rób. Jak zapisano, zrób to.
bo tak, takie są Boże oczekiwania. I dalej mówi o braterstwie. Dalej mówi o miłości. Myślę, że wiele jest napisane na temat braterstwa, na temat miłości. Myślę, że rozumiemy to słowo. Braterstwo. Może teraz często, jak to opowiadają, może w tamtych czasach było troszeczkę inaczej, ale w tych, czy rodzina to była rodzina, a teraz mówią, że z rodziną to najlepiej na zdjęciu się wychodzi, nie? Tak często opowiadają w tym świecie. Dałby Bóg, żeby tak wśród nas braci i sióstr nie było. Aby było braterstwo, aby była ta miłość siostrzana, miłość braterska, aby była ta miłość, która nie pragnie swego. Tak mi to utkwiło w tym, w pamięci to Słowo Boże z 13 rozdziału, żeby kochać, trzeba umrzeć dla własnego ja, dla własnych pożądliwości, dla własnych namiętności. Trzeba umrzeć dla tego, co swoje, bo miłość nie pragnie swego. A jeżeli nie swego, to pragnie dobra kogoś innego. Tak jak Bóg nie pragnie swego, ale pragnie dobra dzisiejszego poranku twojego. On chce, abyś był zwycięzcą. On chce ciebie pobłogosławić dzisiejszego poranku. On chce, abyś z tego miejsca wyszedł dzisiejszego poranku inny, przemieniony, pełen radości, zbawienia w Jezusie Chrystusie, że jesteś zbawiony. Bo często chrześcijanie tak bardzo smutni są, a powinni się tak cieszyć, a powinniśmy się tak radować, że jesteśmy zbawieni, że możemy, jak często wspominam, przychodzić do tego miejsca najświętszego, do tronu łaski i stawać przed Ojcem chwały, przed którym jest napisane w objawieniu, jak wspominałem w zeszłą niedzielę, przed którym pierzcha niebo im i ziemia i miejsca dla nich nie ma. A ty możesz przyjść tam dla zasług Jezusa Chrystusa i stanąć i powiedzieć: Ojcze, dziękuję ci, że mogę przyjść w to miejsce dla zasług Twojego Syna. Dziękuję Ci, Ojcze, że mogę przyjść w to miejsce, bo i poprosić, zawołać, a Ty jesteś łaskawy i dobry dla zasług Jezusa Chrystusa, bo poprzez Jezusa Chrystusa przychodzimy do Niego. I dzisiaj masz Ty dostęp do tronu łaski. Dzisiaj możesz przyjść powiedzieć: Ojcu, czego oczekujesz, czego potrzebujesz? Możesz przyjść powiedzieć. Czyż to nie jest przywilej? Czyż to nie jest zaszczyt? To dlaczego często tacy smutni jesteśmy? Jak to jest dla nas wielki przywilej i zaszczyt. I radość, że Chrystus Pan jest naszym Panem i Zbawicielem. I dalej mówi: jeśli je posiadacie, mówi te wszystkie rzeczy, o których tu jest mowa, one nie dopuszczą do czego? Do tego, abyście byli bezużyteczni i bezczynni w czym? W poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli życie chrześcijańskie to jest cały czas poznawanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana, naszego Zbawiciela. Jeżeli to się pomnaża, to ono tym bardziej nie dopuści, abyśmy byli bezczynni. I często patrzymy na chrześcijan, mówi: dlaczego on tyle czasu? Co on tam widzi w tej Biblii? Mówi, tyle czasu spędza w społeczności ze Słowem. Tyle roboty jest do zrobienia. Wszystkiej pracy, która jest, i tak jej nie wykonamy, chociażbyśmy żyli milion lat. Wszystkich pieniędzy i tak nie zarobimy, chociażbyśmy pracowali całe życie. To nie jest tak. Ale gdy poznajemy Jezusa Chrystusa, to jest ten skarb, to jest ta wspaniała rzecz. To jest to, że nasze życie coraz bardziej jest podobne, jesteśmy coraz bardziej podobni do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I ta Jego miłość jest w nas. To On, Jego obecność jest w nas przez swojego Świętego Ducha, że ta świątynia, którą jesteśmy, ona coraz bardziej w naszym życiu jest. Gdy Pan Jezus mówi o Królestwie Bożym, mówi o tej niewieście, która rozczyniła ten kwas w trzech miarach mąki, a wszystko się zakwasiło. Ja tak to rozumiem. Narodziliśmy się na nowo. Jesteśmy, Duch Święty mieszka w nas. Ale mało tego, On chce dalej. On chce, aby nasza dusza była w pełni dla Pana. A później On chce, aby nasze ciało było w pełni dla Pana. Bo przecież Słowo Boże mówi, aby duch, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień Pański. Ja wiem, że ciałem fizycznie nie służymy w ten sposób, ale On chce, aby to wszystko było dla Niego. On chce wykorzystać nas dla swojej chwały i nasze ciała, abyśmy mogli pomagać jedni drugim, abyśmy mogli czynić Boże rzeczy jedni dla drugich.
I dalej właśnie mówi o tym, a kto ich nie ma? Ten jest krótkowzroczny, jest ślepy, daleko nie widzi. I nawet nie wie, że został oczyszczony. Zapomniał o tym i wzrasta zapomniał o tym i idzie tą drogą, gdzie nie ma tego Bożego błogosławieństwa. I dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Potrzebujemy. To jest ciągły bój. To nie dzisiaj. Nie, że narodziliśmy się na nowo. Ochrzciliśmy się. Może ktoś wcześniej przeżył się w Duchu Świętym. To jest początek drogi. Później jest dalej droga. Później nauczyciel nasz Pan, Duch Święty chce nas uczyć. Chce dać nam poznanie Jezusa Chrystusa, aby było w pełni w naszym życiu. I mówię, a jeżeli to wszystko będziecie mieli, w ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli je będziemy mieli, to będziemy mieli szeroko otwarte wejście. Nie będziemy się zastanawiali, czy wejdziemy, czy przejdziemy, ale będziemy mieli szeroko otwarte. Nie będziemy się bali. Mało tego, w ten czas i w naszych sercach, i w naszych myślach będzie to wołanie: Maranata, przyjdź Panie Jezu. I ten czas będziemy mogli powiedzieć, tak jak apostoł Paweł, że śmierć jest dla mnie zyskiem, bo wiem, co Pan dla mnie przygotował tam w niebie. Ale dzisiejszego poranku Pan, jeszcze raz wspominam, chce, zwrócił nam uwagę, abyśmy chcieli Go poznawać, abyśmy dołożyli starań w swoim życiu, żebyśmy jednak poświęcili czas dla dobra naszej duszy, abyśmy umocnili nasze zbawienie, aby On mógł jeszcze bardziej działać w naszym życiu. Ale też wiedz, nie wiem, w jakim jesteś stanie, ale dzisiejszego poranku Pan skłania się nad twoim życiem. On, może słyszysz Jego ten głos, a może jeszcze nie słyszysz. Może On mówi, ja ciebie kocham, ja chcę tego, co najlepsze. To, że upadłeś, to wstań, pójdź dalej, bo ja zapłaciłem za ciebie cenę. Nie musisz leżeć, nie musisz być przegrany. Wstań, bo ja odniosłem zwycięstwo. Chcę, abyś był zwycięzcą w życiu. I Pan, jeżeli tylko pozwolimy Jemu, On poprowadzi nas dzień po dniu do samego końca, do dnia wieczności i przeprowadzi nas bezpiecznie. Nie musimy się lękać, bo wiecie, jaką On jest drogą. Jest to droga bita, czyli twarda. Tam nie ma dołów, nie ma czegoś. Jest to droga, na której nie ma dzikiego zwierza. Tam diabła nie ma. Gdy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, Go tam nie ma. On stoi wokoło i chodzi wokoło z tej i z tej strony, patrząc, jakby tu nas wystraszyć, żebyśmy tylko zeszli. Jakby nas pociągnąć jakimiś mamidłami, abyśmy zeszli z tej drogi, bo On wie, jeżeli zejdziemy, jesteśmy w Jego mocy. Ale póki jesteś na drodze Jezusa, nic ci nie grozi. I dzisiejszego poranku może zszedłeś z tej drogi, może jesteś gdzieś w niewoli, może nie dajesz sobie rady w życiu, ale Pan Jezus mówi, ja ciebie nie oskarżam. Nigdy Bóg nie oskarżał nikogo. To diabeł. Oskarżyciel został zrzucony, gdy Jezus umarł na krzyżu Golgoty, gdy odniósł zwycięstwo. Teraz On stawia się za nami i On chce wstawić się dzisiejszego poranku za tobą, przed Ojcem chwały i powiedzieć: Ojcze, żył dzisiaj do dnia dzisiejszego w taki sposób. Inne rzeczy były ważniejsze dla Niego, ale dzisiaj przychodzi do mnie. Ja proszę, przebacz Mu i nie poczytaj tego wszystkiego. I Ojciec chwał, ze względu na Syna swojego, a naszego Pana i Zbawiciela, nie poczyta ci niczego. Ale ty musisz przyjść do Niego. Ty musisz zapragnąć, zawołać do Niego: Panie, ja chcę zmiany. Ja potrzebuję tego. I od dnia dzisiejszego dołożyć starań. Jeżeli nie wychodzi ci w życiu, jeżeli nie masz pragnienia czytać Bożego Słowa, to powiedz: Panie, ja nie mam tego pragnienia czytać Bożego Słowa. Nie mam pragnienia, aby ciebie poznawać. Panie, daj mi to pragnienie. A On mówi, że jak będzie to pragnienie, to On zacznie działać, bo pragnącemu daje darmo, za darmo, nic więcej. I będziesz czytać i zobaczysz piękno Pana. Będziesz czytać i zobaczysz, jak moc
Boża przychodzi do Twojego życia i jak świętość Boża przychodzi do Twojego życia, święte życie zaczyna być w Twoim życiu widoczne. Zobaczysz, ale zechciej. Bóg czuwa od tysięcy lat. Biblia prawie z 2000, Nowy Testament 2000 lat. Stary Testament, opatrząc już zakon mojżeszowy, 1600 lat przed naszą erą, to prawie 4000 lat. I Bóg czuwa nad tym słowem. A z jednej strony jest napisane w proroka Jeremiasza, aby je wypełnić, a z drugiej strony czuwa, aby nie było przekłamane, abyśmy mogli z niego czerpać, bo jest napisane, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Dalej jest napisane w innym miejscu, że Słowo Boże jest pożyteczne ku nauce, ku wykrywaniu błędów, aby człowiek Boży był doskonały. Po to jest to Słowo. Ale jeżeli nie czytamy, jeżeli nie trwamy społeczności z Bożym Słowem, jeżeli nie trwamy społeczności z Jezusem Chrystusem, który jest żywym Słowem, to jak chcemy żyć? Przecież przez słuchanie Bożego Słowa również jest wiara. Wiara jest ze słuchania. Czytamy, jesteśmy Jemu posłuszni, temu Słowu, i wiara w nas wzrasta. Halleluja. Dlatego dzisiejszego poranku Pan chce Cię błogosławić. Halleluja. Jeżeli tylko zechcesz otworzyć swoje serce, zobaczysz. Może nie przeżywałeś tego latami, ale Pan dzisiaj chce zmienić Twoje położenie.